Uniki i rotacje. Jeden z najważniejszych elementów w stylu peekaboo. Ponieważ tutaj najważniejsze to nie być trafionym. A niewiele osób zdaje sobie sprawę, że Mike Tyson był bardzo sprytnym pięściarzem, ponieważ wiedział, jak trafić i nie zostać trafionym. A Cass D'Amato mawiał, nieważne jak twardą masz szczękę, najlepsza szczęka to ta nietrafiona. Dlatego w peekaboo uniki są niezbędnym elementem, ponieważ każdy unik jest jednocześnie pozycją do ataku. Występują ich dwa rodzaje. Pierwszy to uniki boczne, czyli uniki ciosów prostych. Tutaj skręcamy się na boki, ustawiając się głową poza bark przeciwnika. Należy też pamiętać, że pozycja powinna być bardziej frontalna, czyli barki oraz biodra są ustawione bardziej równolegle, a nie tak jak klasycznie, z nogą i barkiem bardziej wysuniętymi w przód, ponieważ utrudniałoby to skręcanie się na boki. Kolejnym rodzajem uników są rotacje, czyli uniki ciosów sierpowych. Głową porusza się tutaj w kształcie litery U, również kończąc ruch poza barkiem przeciwnika. Oba rodzaje uników ćwiczy się z jednoczesnym narzucaniem presji, czyli ciągle krocząc naprzód, przerzucając ciężar z jednej nogi na drugą. Cass D'Amato mawiał, że gdy skończysz uderzać, przeciwnik będzie chciał się zreflektować i ci oddać. Dlatego po każdym ciosie lub kombinacji ciosów ruszaj głową i rób uniki. I to by było tyle na dziś. Napiszcie w komentarzach, co byście chcieli w następnym filmie. Ja się już z wami żegnam i do zobaczenia. Pozdro.